Sejmem MMA 9, ze mną Linki Master. Hej. Jak się tutaj dzisiaj czujesz? Jak się odnajdujesz? Myślałam, że zbytawszy, jak się tutaj znalazłam. Jak się czuję? Czuję się wybitnie. Dobrze się czuję, no. Dobrze się czuję. A jak obserwujesz tą galę, to czujesz, że chcesz takiego mocnego starcia, brakuje ci takiej rywalizacji? Brakuje mi mocnego starcia, brakuje mi takiego starcia, w którym nie będę faworytką, bo jednak w ostatniej swojej walce byłam znaczną faworytką, tam był kurs 1-4 i nie fajne jest to, że jednak dużo osób jednak wiedziało, że miałam taką przewagę jednak nad tą swoją przeciwniczką, a jednak wolałabym, żeby ludzie jednak trochę się poprzypychali tak w tym, kto jednak wygra, i chciałam, żeby moja przeciwniczka też miała równe szanse. Chciałam, żeby to naprawdę był taki bój w chuj. Wie. Gumasz. Na gołe piąchy może przyjdzie niedługo walka. No może, mam nadzieję. A powiedz, z kim byś... na gołe piąchy. Były takie starcia? Tak, były po pijaku. Jak się skończyły? Nokautami. Nieważne, żartuję sobie. Masz bardzo ładne perfumy, co to za zapach? Alieny. I tak, brakuje... Alieny, a tu kosmita właśnie z drugiej strony. Tak, tu jest Alien, Telly Mugler, Alien na moim body. I tutaj jest wytatuowany Alien. Bo ogólnie życiowo jestem takim trochę Alienem. A skąd to się wzięło? Nie wiem, wydaje mi się, że mój... Astro bzdurki. Astro bzdurki? Astro bzdurki. Wydaje mi się, że to przez mój znak zodiaku, bo wodniki są takie wyobcowane trochę. Wiesz, czarna magia i te sprawy. Praktykujesz? Tarot na YouTubie. Nie, o, nie. Też znam. Nie praktykuję, ogólnie nie chodzę do wróżek, bo to ściąga na ciebie złe moce, a ja chcę obracać się wokół tylko dobrych mocy, dobrych ludzi. Wysokie wibracje. Pierdolę czarną magię i wystrzegam się takiego zła kartowego i demonicznego. Pogadajmy o tych walkach jednak. Podchodzisz do tego jak diabeł do święconej wody. A powiedz, komu byś chciała rzucić dzisiaj takie wyzwanie? Jakby miała to być taka walka właśnie, Dane! Chcę się bić z Dane! Z Dane? Tak! Dlaczego? Chcę się bić z Dane, bo to byłaby bardzo medialna walka. Oczywiście Dane dostałaby rok na przygotowanie się, albo ile tam nawet potrzebuje, ale chcę się bić z Dane. Ja chcę się bić z Dane. No a bo, czy ona o tym do tej pory wiedziała? Ona na pewno, bo mówię o tym w wywiadach dość często. Po każdej walce mówię, że chcę się bić z Dane. Czy ona reaguje na to? Nie. Ale to nie wie, czy w ogóle lekceważy, czy się boi, czy nie chce podjąć tematu? Nie mam pojęcia czemu. No na pewno to do niej dociera. No bo do mnie dociera wszystko, co ludzie mówią na mój temat. Dobra, to ja napiszę do niej maila. To może napiszesz do niej maila. Tak. Wystarczy mi, że... Nawet wystarczy, że napiszesz na Instagramie. Na pewno to czyta. Czyta wszystkie wiadomości? No, ja czytam większość wiadomości. To ja też do ciebie napiszę. Ale niektórych po prostu nie dostaję, bo jest jakieś dziwne filtrowanie. Ale wydaje mi się... Antyspamowe. Antyspamowe? Bardzo możliwe. No nieważne, napisz do mnie, zobaczymy. Może odczytasz, może nie. Jeśli ja odczytam, to znaczy, że Dane też odczyta. Okej, to będę próbował. Czyli będę takim twoim content managerem na dodatkowym zleceniu. Tak, tak, tak. Oczywiście jak załatwisz mi walkę z Dane, to odpalę ci z tego procent. Dobra, może być jeden. Może być jeden, skoro tak chcesz. Okej, a powiedz teraz tutaj starcie kobiet z obecnej gali. Tych kobiet? Tak, tych kobiet, no. Tego łysego po lewej tam. Popuś. Ja ją wystawiam. Dobra, a powiedz mi, komu kibicujesz w tej gali teraz, jeżeli chodzi o... No bo obserwujesz na pewno walki, więc komu kibicujesz? Komu kibicuję? Ja bardzo lubię Zusję, uważam, że jest dobrym człowiekiem. A komu kibicuję? Kibicuję każdemu, kto oczywiście trenuje z moim trenerem, bo fajnie, żeby wszyscy zawodnicy z klubu wygrywali. Kibicuję również... Komu kibicuję? Nikomu więcej. No to dobrze, ja też tak kibicuję. A powiedz mi... Nikomu więcej. Skąd w tobie taki luz, powiedz? Kiedy to się narodziło? Co we mnie? Skąd w tobie taki luz? Kiedy to się narodziło? Taka charyzma, przebojowość? Nie wiem. Ja od zawsze taka byłam. Od zawsze taka byłam, bo rodzice mnie po prostu kochali bardzo. I ja po prostu byłam szczęśliwym dzieckiem od przedszkola i zapraszałam inne dziewczynki, nawet jak nie miały takich fajnych lalek jak ja, to dawałam im swoje lalki, bo chciałam, żeby też były fajne, żeby się pobawiły. Okay. Ja po prostu uważam, że stworzyłam sobie magiczny świat, może nawet nie w mojej głowie, ale w ogóle moje dzieciństwo było bardzo fajne i ja żyję w takim swoim świecie żyję i jest mi tam bardzo, bardzo fajnie. Ale podchodzisz do życia tak stabilnie, odpowiedzialnie? Tak, tak. Ja wiem, że nie wszystko zawsze w życiu będzie takie kolorowe.
Ale to uważam, że też wszystko zależy od mojego nastawienia i to, jak wszystko sobie przedstawiam. A jak sobie radzisz, jak na przykład masz takie chwile zwątpienia, czy w ogóle występują u ciebie? Tak, występują chwile zwątpienia. Występują chwile zwątpienia, zazwyczaj są to chwile, w których jestem przetrenowana i wtedy po prostu nic mi się nie chce i nie mam ochoty ani siły nawet ruszyć ręką. Jak sobie radzę w takich chwilach? Potrzebuję odpocząć. Po prostu biorę sobie dzień wolnego i jak leży dzień w łóżku, to potem roznosi mnie energia i automatycznie mam taki dobry humor i chcę działać, i chcę działać, i chcę działać, bo ja jestem jak taki piesek, który jak za dużo poleży, taki mały czoła, to potem chodzi i się trzęsie i nie wiem, co... Tak, nosi mnie. Okej, okay, a szukasz na przykład takiego uspokojenia? Szuka faceta. Okej, okay. To casting będziesz robić? No, może idzie zrobić casting. To może zamiast robić mi casting na przeciwniczkę, zrobić mi casting na faceta. A, ja ci mam zorganizować casting. Wiesz co, powiem ci, ja chyba dzisiaj tutaj mam jakieś branie, bo drugi casting, prawda? Tutaj operator kamery się uśmiecha, bo drugi tak, casting, tak. Tak, a z kim był jeszcze casting? Wiesz co, ja nie będę zdradzał na razie szczegółów, bo tutaj widzę, że akurat twoja poprzednia rywalka, tak? Więc też mówię, że tutaj casting. No, dlatego nie chcę mówić. A powiedz, jeżeli ten casting miałby się odbyć, to jaki to musi być mężczyzna? Casting, poprzednia rywalka. Pewnie chodziło o casting na facetę z marki Randy, bo ona jest po rozstaniu. Tak, dokładnie. A w takim razie jakie cechy musi mieć taki mężczyzna? Na czym ci najbardziej zależy, co najbardziej uważasz na za tym, takie żeby, fundamentalne kwestie? Po pierwsze, to musi być, chłop musi być zaradny, zacznijmy od tego. Nie mówię o tym, żeby chłop musi kurwa... Wie, dużo jest zaradnych. Jest dużo zaradnych facetów, ale większość facetów żyje w tych czasach od weekendu do weekendu. Dla większości facetów liczą się imprezy, wyjście ze znajomymi. Ja rzadko wychodzę jednak do ludzi, bo nie mam czasu, bo muszę się regenerować i jakby... no, czego oczekuję od drugiej połówki? No na pewno... Nie wiem czego. Oczekiwania to może złe spojrzenie. No. Ale widzisz, to ja się uważam za takiego nudziarza. Nie imprezuję, wiesz, nie piję, tak szukam medytuję. Szukam sobie właśnie takiego nudziarza. Medytuję, wiesz, tak rozkminiam nad życiem. O, ja właśnie chciałam zacząć medytować. Tak? To no. Ja cię podszkolę. No. Dobra. To czekaj, bo się czerwony zaraz zrobię. Okej, okay, dokończymy tą rozmowę poza anteną. No dobra. Dobra, dobrze, a, no dobra, bo mnie to rozstroiło. Dobra, to ja ci dziękuję już za wywiad, no, Żółwik. Dzięki, ja tak w ogóle Marta jestem. A ja Przemek. Hej Przemciu.